Trzy małe świnki. Dawno temu żyła sobie świnka, która miała troje dzieci. Trzy urocze prosiaczki. Kiedy prosiaczki podrosły, mama powiedziała im, że są już dostatecznie duże, by opuścić rodzinny dom i wybudować własne chatki. Pierwsza świnka spotkała człowieka, który niósł wiązkę słomy. Pomyślała, że domek ze słomy będzie jej doskonale służył. Kupiła słomę i w oka mgnieniu zbudowała sobie słomiany domek. Chatka wyglądała bardzo ładnie, lecz nie była zbyt wytrzymała. Pewnego dnia obok słomianego domku przychodził wygłodniały wilk i zobaczył przez okno świnkę, która właśnie siedziała przy stole i popijała herbatę. Jaka ładna świnka, pomyślał wilk. Idealnie zaspokoi mój głód. Zapukał więc do drzwi w domku. Mała świnko, wpuść mnie do środka, powiedział wilk. Nigdy przenigdy cię nie wpuszczę, odpowiedziała wystraszona świnka. Jeśli mnie nie wpuścisz, zaraz dmuchnę, chuchnę i zdmuchnę twój domek, zawył wilk. I tak też zrobił. Dmuchał i chuchał, aż w końcu zdmuchnął domek ze słomy. Następnie skoczył w stronę przerażonego prosiaczka i od razu go połknął. Tak? Tymczasem drugi prosiaczek spotkał człowieka, który niósł pęk patyków. Właśnie takich patyków potrzebuje do budowy swojego domku, pomyślała świnka. Kupiła patyki i po kilku godzinach ciężkiej pracy chatka była gotowa. Domek wyglądał uroczo, ale nie był zbyt wytrzymały. Wkrótce obok chatki z patyków przechodził wilk i przez okno zauważył świnkę, która właśnie zajadała się ciastem. Kolejna świnka! Ucieszył się wilk. To chyba mój szczęśliwy tydzień. Zapukał do drzwi domku. Mała świnko, wpuść mnie do środka, powiedział wilk. Nigdy, przenigdy cię nie wpuszczę, odpowiedziała wystraszona świnka. Jeśli mnie nie wpuścisz, zaraz dmuchnę, chuchnę i zdmuchnę twój domek, zawył wilk. I tak też zrobił. Dmuchał i chuchał, aż w końcu zdmuchnął domek z patyków. Taki? Następnie dał susa w stronę przerażonego prosiaczka i połknął go w całości. Dwie świnki w ciągu jednego tygodnia, pomyślał wilk, oblizując się ze smakiem. Życie jest piękne. Trzecia świnka również spotkała na swojej drodze człowieka. Ten z kolei niósł cegły. Z tych cegieł zbuduje dla siebie wytrzymały dom, postanowiła świnka i kupiła cegły. Wkrótce wprowadziła się do wybudowanego przez siebie domku z cegieł. Domek wyglądał bardzo ładnie i był bardzo wytrzymały. Pewnego dnia nieopodal domku przechodził wilk i ujrzał przez okno świnkę, która właśnie jadła szarlotkę. I jeszcze jedna świnka, ucieszył się wilk. Hurra! Zapukał do drzwi. Mała świnko, wpuść mnie do środka, powiedział wilk. Nigdy, przenigdy cię nie wpuszczę, odpowiedziała świnka, która w ogóle się nie wystraszyła i dalej spokojnie delektowała się ciastem. Jeśli mnie nie wpuścisz, zaraz dmuchnę, chuchnę i zdmuchnę twój domek, zawył wilk. I tak też próbował uczynić. Dmuchał i chuchał, aby zdmuchnąć domek, ale ten ani drgnął. Wtedy postanowił, że podstępem wywabi świnkę z domu. Mała świnko, zawołał wilk. Na pobliskim polu rosną piękne rzodkiewki. Może wybierzemy się tam razem jutro rano i nazbieramy trochę? Świetny pomysł, odparła świnka. Czekaj tam na mnie jutro o 7 rano. Jednak świnka była znacznie sprytniejsza niż wilk. Wybrała się na pole o 6 rano i nazbierała dla siebie mnóstwo rzodkiewek. Kiedy wilk przybył na miejsce o 7, świnka już bezpiecznie siedziała w domu. Wilk rozzłościł się nie na żarty, lecz miał w zanadrzu jeszcze jeden wybieg.
Mała świnko, zawołał. W sadzie przy drodze rosną piękne dojrzałe jabłka, które tylko czekają, aby ktoś je zerwał. Może wybierzemy się tam razem po południu i nazbieramy troszkę? Świetny pomysł, odparła świnka. Czekaj tam na mnie po obiedzie. Jednak, gdy wilk dotarł do sadu, świnka już siedziała wysoko na jabłoni. Kiedy zobaczyła wilka, rzuciła jabłkiem najdalej, jak potrafiła. Wilk pobiegł za owocem. W tym czasie świnka szybko zeszła z drzewa i prędko pognała do domu. Kiedy wilk się zorientował, że mała świnka po raz kolejny go przechytrzyła, wpadł w złość. Rozgniewany, pobiegł do domku świnki, wdrapał się na dach i zaczął schodzić w dół komina. Jednak sprytny prosiaczek w tym czasie zdążył napalić w kominku i ustawił na ogniu wielki garnek z wrzątkiem. Wilk spadł w dół komina i wleciał prosto do gotującej się wody. Mała świnka szybko przykryła garnek pokrywką. Zły wilk. Tego dnia zjadła na kolację pyszną pieczeń z wilka z rzodkiewkami z pobliskiego pola, a na deser soczyste jabłko z niedalekiego sadu. Czyż nie była to najsprytniejsza świnka, o jakiej słyszeliście? Koniec.